Będzie, nie będzie dwudniowe referendum konstytucyjne 10-11 listopada. Jest sporo przeciwników, ale także jeszcze więcej gorących przeciwników. Wczoraj marszałek Senatu, pan Karczewski, spotkał się z doradcą prezydenta, panem Muchą, by osiągnąć kompromis w sprawie właśnie referendum konstytucyjnego. No jaki może być kompromis w sprawie referendum konstytucyjnego? Może na przykład być samo referendum jakieś, a nie konstytucyjne? Można też przestrzegać konstytucji bez referendum. W każdym razie warunkiem marszałka jest mniej pytań. 6, 8, góra 10, tak pisze prasa. Chyba słusznie. I jakieś takie otwarte pytania, żeby się coś dowiedzieć, na przykład jak jest, nie? Albo określ w skali od 1 do 7, kto napisał pana Tadeusza, prawda? Ile dzieci powinien mieć prezydent Rzeczypospolitej? Można się pomylić o 3 dzieci. Co to jest? Duże niebieskie i szkodzi na uszy. Ja nie wiem, mamo, że ktoś wie, to napisze, nie? I słuchajcie, jest jeszcze problem frekwencji, bo ona powinna być jak największa. Co to jest frekwencja? Jest to po prostu stosunek wyrażany procentowo. Stosunek liczby osób, które wzięły udział, do liczby osób, które mogły wziąć udział. Na przykład, tak z życia. Dziewczyna nie przychodzi na randkę z tobą i jesteś sam. Wtedy frekwencja wynosi 50% i nie mówimy tu o stosunku. Wracając do pytań referendalnych, tak, za poprawne odpowiedzi zdobywałoby się punkty. I kto uzyska maksymalną ilość punktów, ten dostaje tytuł przyjaciela referendum. Tak. I dostaje komplet świeżaków w kształcie prezydenta. I mówię wam, frekwencja murowana.